Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile. Dzisiaj dalej sobie nagrywamy sezony i zaczynamy ostatnie 4 mecze w MBS Pro League. Teraz będzie mecz z Al Ittihadem. Cała drużyna jest już ustawiona, żeby 4 punkty uzyskać, a nie tylko 3. Czyli tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, połowę teamu mam taki trochę główny skład, trochę z tej ligi, w której gram. Druga strona teamu. Tutaj podanie, Tielemans. Gol, pięknie. I myślę, że na następne dwa spotkanie w kolejnej części odcinka już zagram sobie z trochę ulepszonym składem. No i dobra, tutaj akcja, nie KT, strzał. Broni jakiś Marcelo, bramkarz czy ktoś tam. Znowu Tielemans, zobaczmy. No, zdążył bramkarz z interwencją. I tutaj teraz jest dość sporo miejsca. Helik tak daleko wybiegł, ciekawe. Dobra, piłka przejęta. Znowu prostopadłe podanie do Niakate, jest piłka. Trouch pass, zobaczmy. No nie wiem, jak to się stało. Zawsze takie podania dalsze się tym nie kończą i karni broni. Ale co to za padaka była teraz w ofensywie? Niedobrze to wyglądało. Taremi. Co jest, czemu skill nie wskoczył? Ale dobra, nie tracimy piłki tym razem. Podanie do Tielemansa i gol. Pięknie. Karta 90, ale nadal całkiem nieźle gra. Dobra, wracamy do gry. Oj, w ogóle taka ciekawostka. Mój SPO, ten Al-Muwallad, był zbanowany na grę za doping. Tak sezon, czy ponad sezonu nie mógł grać. Ale co ciekawe, w FIFA tak jest, w FIFA Mobile. No i Taremi gol. Właściwie to nie jest SPO, tylko lewy skrzydłowy, tylko po prostu w mojej formacji gra jako SPO, bo zgranie nie ma zbytnio znaczenia w FIFA Mobile, jak się gra poza trybem VSA, tak? Bo tam można sobie szanse zboostować dzięki temu, że ma się, że się szanse. Akcje lepsze można dostawać. I to jest koniec połowy. Także, no to jest raczej oczywiste. Zgranie to pomaga zboostowanie oceny składu również. Dobra, Helik, Fellaini. Al-Muwallad. Prostopadłe podanie do Niakate. Uda się podać? Tak jest. Tielemans. Pięknie. Tam jeszcze bramkarz się spóźnił z interwencją. Albo po prostu jakąś dziwną animację zrobił. No i dobra. 4-0. No i tu oj, trochę miejsca zrobiłem, ale karni łapie. Podanie do środka, Fellaini. Tutaj spróbujmy jakieś dalsze podanie zrobić i no trochę na bok, trochę zepchnięty został Niakate i zobaczmy jeszcze raz. Strzał. Pięknie. W ogóle nie było widać w tej akcji, że on jest z kartą 71 tylko. No i dobra, lecimy dalej. No to coś przeciwnicy nie na najwyższym poziomie są. Całkiem przeciętnie grają. Gra ten Al-Ittihad. Jezus, nie umiem mówić. Al-Ittihad. Tielemans. Podajmy na pustą. Co? Czemu przestali nagle biec? Ciekawe. No i właśnie, tego nie lubię ten. Jak czasami nie ma lepszych. Ale i tak, czy tak gol, ale ja wolę jak Fellaini jest w tym, w środku pola karnego, niż robi rzuty rożne.
bo to nie ma zbytnio sensu. No tylko w tych pobocznych składach jakoś tak dziwnie gra go dobiera, bo nie ma chyba nikogo lepszego, kto robi crossy w tej grze. Dobra, spróbujmy podać dalej. Aldafsari. Boczna siatka? Tak. Główka. Almuvalat do przodu. Tutaj sobie moi pomocnicy z napastnikami grają. I w sumie na tym bym mógł teraz zakończyć. Nie oddawając strzału, ale obiad. No i dobranoc. Wygrywamy 6-0. I od razu bez zmian przechodzimy do następnego spotkania. Dobra, na następny przeciwnik, jakiś. Ten zespół się Szabab nazywa. No i dobra, lecimy. Tutaj przejęcie, chociaż tam się piłka odbiła do niego, albo jeszcze zdążył podać. I tu jest gol? O kurde, tego się nie spodziewałem, że tak szybko. No to niedobrze, że taka dziura w obronie się zrobiła. I spróbujmy teraz od razu kick-off glitcha zrobić. Uwaga, Taremi. No, faul był. Co jest? No jeszcze spalony, już poważnie. To czemu nie było przywileju? Znaczy był przywilej, ale nie wiem po jakiego chuja. Weź podanie zrób, no. Jezu, co to za padaka się robi tutaj? Do przodu, no. O, poważnie. Nienawidzę, jak tak się piłka odbija w tej grze. No i co jest? No i kolejny z dupy dośrodkowanie i będzie gol, co nie? Co jest, no? No, obrona nie istnieje po prostu w tym meczu. Mojej, jak widać, nie ma. Już podawaj. Jezus, co oni tak dobrze się ustawiają? O co tu chodzi? Dobra, Fellaini. Szybkie podanie, Taremi. No, wreszcie, 1-1. Ale myślę, że to jest do odrobienia. Jak nie w tej połowie, to w drugiej. No i tutaj oczywiście piłki nikt nie przejmie. Będą znowu się gapić tylko. Dzięki. Aldafsari. Fellaini. Podanie do przodu, Taremi. Zobaczmy, jakiś skill. Dobrze. No i swipe goal tak zwany. I goal. Gol i gol. No ale w sumie rzadko mi się zdarza w tych sezonach, żebym pierwszy tracił bramkę. Oby tak się częściej nie działo. I tutaj akcja znowu skrzydłem, ale zepchnięty został. No i nawet nie ma rzutu z autu. Bardzo dobrze. Helik do Dawsariego. Do przodu, do drugiej linii. Almuvalat będzie praktycznie sam na sam z bramkarzem. Strzał. No i gol. Tu już praktycznie sytuacja 1 na 1 z bramkarzem, więc szanse na gola były dość spore i tak się stało. Niakate jeszcze raz piłkę przejmuje. I koniec połowy. Dobra, lecimy dalej. Taremi. Spróbuję tę taktykę, że przychodzi się na środek boiska mniej więcej i robi się podanie do środka. No tak trochę inaczej to wyszło, ale jest nadal git. Jeszcze raz podanie, strzał. No i Almuvalat, całkiem nieźle. No i dobra, lecimy dalej. Taremi. Zróbmy jakiegoś skilla. Ojoj. Myślałem, że obok niego przejdzie, no trudno. Co tu się... Coś... Się nie zgrali moi zawodnicy i tutaj niebezpiecznie jest. Piłka wybita. Dobra, jesteśmy na... Mamy trochę miejsca na rozegranie i teraz Taremi. Taremi może się odpłacić za tamtą słabą akcję. Taremi. Gol. Pięknie. Jeszcze sobie powtórkę zobaczę, bo całkiem nieźle to zmieścił. 5-1.
O, już znowu strata piłki, już chyba przeciwnik się poddał. Taremi, podanie, Fellaini. No, czemu do... No właśnie, to miało być domowa lata. Czasami ta gra to jest niezły żart, ale dobra. Kolejne podanie. No i gol. Iniaka też strzela. Tutaj już nacisnąłem podwójnego obrońcę i przeciwnik wygoniony poza boisko. Fellaini. Znowu i podanie do boku, Aldawsari, Niakate, Muwalat. Tam chyba byłby faul, ale do Tielemansa podanie. Całkiem niezły gol. Belgijskiego pomocnika. Taki volley normalnie. Normalnie wyszedł. Nexion byłby dumny. No i dobra, Tielemans do przodu. Piłka przejęta. No i koniec meczu. Dobra, to by byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, że w następnym właśnie odcinku będzie jeszcze opening. No, to na razie. Trzymajcie się, widzowie.